Asiu, opowiedz o tegorocznym Polsat Superhit Festival. Co się będzie działo? Jak na każdym festiwalu będzie się działo wiele. Będą cudowni artyści, tak naprawdę wybrani przez Was, tak naprawdę ci, których najbardziej, najczęściej słuchacie. Z tego się bardzo cieszę. Ja ze swojej strony zazwyczaj siadałam właśnie od strony widowni, tak jak Wy, a teraz zostałam zaproszona, pewnie z racji tego, że gram w serialu Ślad na Polsacie, do prowadzenia studia festiwalowego porannego. Kiedy dostałam te propozycje, usłyszałam, że robię to i popełnię to z mężem, byłam lekko zaniepokojona, ponieważ ja bardzo lubię mojego męża, nawet może więcej, ale pracować z nim, pamiętam, wielokrotnie pracowałam i bywa między nami różnie, a ponieważ będzie to program na żywo, więc będzie się działo, słuchajcie. Wszyscy, którzy chcą nas oglądać, zapraszam 9 do 10, piątek, sobota, niedziela, zaprosimy artystów, porozmawiamy trochę o kulisach. To jest bardzo fajne, bo tak jak ja teraz jestem na przykład po premierze sztuki w Teatrze Komedia i muszę powiedzieć, że najfajniej jest, jak pokazuje się od kulis pewne sytuacje, ponieważ mamy teraz Instagram, więc czasy się trochę zmieniły i można trochę tych naszych emocji wszystkim widzom pokazać, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o muzyków, oni tak często i tak długo i tak w różnych miejscach pracują, że najczęściej nie ma czasu, nie mają czasu na pokazywanie siebie od innej strony. I myślę, że taki program poranny, taki, w którym oni będą mogli się wypowiedzieć na temat wszystkiego, stylizacji, na temat tego, co czują, tak, na temat tego, czy spali w nocy, czy nie za bardzo, bo mieli zły materac w łóżku hotelowym i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko są fajne rzeczy, które mogą widza zainteresować, a które my jak najbardziej, o które my jak najbardziej będziemy pytać, oczywiście bez przesady. Właśnie, myślisz, że po tych wszystkich hucznych bankietach oni w ogóle dotrą rano na program? Jak nie, to po nich pójdziemy. Nie, nie. Myślę, że dotrą, dlatego że to jest tak naprawdę sytuacja, w której, ponieważ zdarzyło się po raz pierwszy taka platforma, nowa platforma, to jest bardzo też ważne dla każdego artysty, bo zazwyczaj oprócz tego, że mamy swoje media społecznościowe, fajnie jest gdzieś się pokazać w dodatkowym jakby miejscu. I myślę sobie, że takie dodatkowe miejsce, mam nadzieję też, że dzięki mojej osobie, na pewno dzięki Maćkowi, który jest starym wyjadaczem, chociaż bez przesady, myślę, że stworzymy na tyle komfortowe warunki, że będą się wspaniale czuć i że przyjdą do nas bardzo chętnie. Już się właśnie boję, bo zadałeś mi to pytanie i zaczęłam się zastanawiać, a jak nie przyjdą, co to będzie. To zrobimy two-man show po prostu i porozmawiamy o sobie, o swoim życiu. Żartuję, na pewno będzie dobrze. Nie no, dacie radę na pewno, tego jestem pewny, ale prawda. Na występ którego z artystów na sopockiej scenie czekasz najbardziej? Bo tutaj mamy naprawdę przekrój artystów chyba z każdego pokolenia, jak tylko można. Nie mogę teraz tobie powiedzieć, bo ja większość z tych artystów znam. Z większością się naprawdę dosyć dobrze znam i tak naprawdę wydaje mi się, że mogłabym popełnić faux pas i nie powiedzieć o artyście, który mógłby się obrazić. No nie wiem, i Sławomir z małżonką, i tak naprawdę Margaret, i Maryla Rodowicz, i no, na przykład ulubienica mojej, naszej córki, czyli, no widzisz, już mam, nie tylko Sarsa, a Gosia, tak? Lambery. Gosia Lambery. I to są wszystko osoby, które naprawdę są dla nas, że tak powiem, pewnego rodzaju przeżyciem. I cóż, i musimy to jeszcze jakoś wymyślić, bo tak naprawdę nie wiem, czy będę widziała te koncerty z racji tego, że będę musiała rano wstać. Chociaż może nie aż tak wcześnie, bo studio nie zaczyna się o 6. Dam jakoś sobie z tym radę. Ja jestem podniecona. To są takie sytuacje, kiedy tak naprawdę człowiek oprócz tego wszystkiego funkcjonuje w świątyni sztuki. Dla mnie to jest tak trochę jak z teatrem. To jest takie miejsce, w którym tworzy się niesamowita energia i niesamowite emocje. Festiwale i takiego rodzaju festiwale są rzeczą nienamacalną. Jak się tam jest, to się po prostu wchodzi w to i emocjonalnie wszystko przeżywa. I to jest tak samo jak w moim zawodzie właśnie te premiery, o których mówię, którą miałam zaszczyt 2 dni temu zagrać. To są chwile nieodwracalne i fajnie, że możecie Państwo z drugiej strony na to wszystko patrzeć, że będziecie to obserwować i że będziemy Wam, my z Maciejem, pokazywali wszystko od kulis.
Właśnie, teatr. Sama wspomniałaś, że dopiero miałaś premierę z nowego spektaklu. Opowiedz, co to za sztuka? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Popełniłam spektakl po nakręceniu śladów we Wrocławiu. Szybciutko wróciłam do Warszawy na próby, do Teatru Komedia, gdzie dostałam bardzo, bardzo fajną, ciekawą rolę. Właściwie nie schodzę ze sceny. Jest to bardzo duży kaliber, jeżeli chodzi o rolę. Nie będę mówiła o czym. Sztuka, powiedzmy, miłość, oczywiście o miłości traktuje. Natomiast nie jest to farsa, jest to komedia. Jest trochę do płaczu, trochę do śmiechu. Opowiada o pewnym związku, długoletnim związku, który przechodzi kryzys. Pojawiają się kochankowie i dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Muszę powiedzieć, że mieliśmy w tej chwili już dzisiaj, będziemy grali czwarty raz dla publiczności i powiem szczerze, że rosnę. To znaczy jest tak, że czasami popełnia się sztukę i ten odbiór gdzieś widza ewoluuje, a tutaj nie. Tutaj było tak, że rzeczywiście już na próbie generalnej dostaliśmy tyle fantastycznych emocji od widza, słyszeliśmy te emocje, że rośniemy my jako artyści. Wyreżyserował to Tomek Dudkiewicz, grają tam Marta Wierzbicka, która pierwszy raz w Teatrze Komedia gra, która jest fantastyczną dziewczyną, naprawdę cieszę się, że mogę z nią pracować. Gra tam Janek Jankowski i Tomek Dudkiewicz będą się też zamieniać i gra tam Mateusz Banasiuk i Krawczyk Mikołaj, też będą w dublurze. Czyli to jest czteroosobowa sztuka. Słuchajcie, naprawdę warto. Jeżeli chcecie przeżyć emocjonalne chwile, pośmiać się trochę, ale też i powzruszać, dowiedzieć się, co jest w życiu najważniejsze, to zapraszam bardzo serdecznie do Teatru Komedia na sztukę Powiedzmy Miłość. To już na sam koniec, serial Ślad, bo nie sposób Cię o to nie zapytać. Właśnie dołączyłaś do ekipy. Jak się odnalazłaś w ekipie, która już była zgrana przez cały jeden sezon, a nawet więcej? Plus, jaki jest odzew ze strony widzów, którzy mogliście w końcu zobaczyć po długiej przerwie na ekranie? Właśnie powiem szczerze, że odzew widzów jest cudowny. Tak naprawdę ja mam ciągle jakieś informacje zwrotne, dzięki temu chociażby, że prowadzę sama portale społecznościowe, więc ten odzew jest taki, że na przykład dlaczego Cię nie ma w odcinku, ja specjalnie nie oglądałam. Natomiast to, co mogę powiedzieć ze swojej strony, serial Ślad od razu mi się spodobał, dlatego że ja widziałam te plakaty na mieście i już te plakaty przykuły bardzo moją uwagę. Mało tego, ja Anitę Jancie bardzo dobrze znam, bo jest moim trzecim rokiem. Byłyśmy razem w szkole teatralnej. Okazało się, że większość aktorów tam grających jest po Łodzi. Więc tak naprawdę oni stworzyli fantastyczny klimat, a ja zostałam bardzo miło, ciepło i fajnie do nich przyjęta. Dla mnie to jest zupełnie nowa rola. Jestem tam rzeczywiście inna. Nie wiem, czy się to wszystkim podoba, czy nie. Ja się bardzo odnajduję w tej roli. Tak samo jak odnajduję się w roli strzelając na strzelnicy. Bardzo dobrze mi poszło i naprawdę jestem w tym niezła. Mam nadzieję, że nie wykorzystam nigdy tych umiejętności, ale nie wiem, czy ich nie szkolić, bo tak czuję, że to jest lepsze od kozetki u psychologa. To można się naprawdę dowartościować w życiu, jak się tak trafi ósemkę, dziewiątkę i dziesiątkę. No i cóż, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że dostałam szansę na nagranie zupełnie innej roli, zupełnie innej postaci. Ja bardzo często odmawiałam różnych ról, dlatego że były dla mnie, mówiąc szczerze, zbyt bliskie do postaci, z którą mnie większość kojarzy. Chociaż w międzyczasie też na przykład zagrałam właśnie w Polsacie, czyli tutaj w tej telewizji. Zagrałam już chyba parę sezonów, zagraliśmy też tego serialu, który zaraz sobie przypomnę. Dzisiaj spam 3,5 godziny. Zaraz pomyślę, jaki to był. Daleko od noszy. O właśnie, ten taki fajny serial. Dołączyłam do tej obsady jakiś czas temu. Więc tak naprawdę muszę powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby grać postaci mi niebliskie i inne. I to jest dla mnie najważniejsze przy doborze pracy.